Jeffrey i Linda Hoppe. Podróż aniołów. Treść książki Podróż aniołów to niezwykła i pełna mocy alegoria dziejów ludzkości. Jej podstawowym przesłaniem i jednocześnie kluczem duchowej transformacji człowieka okazuje się być absolutne oddanie miłości do samego siebie oraz akceptacja wszystkiego, co wybraliśmy doświadczyć w naszej trójwymiarowej rzeczywistości. Wspaniała książka, wydana przez moje ulubione wydawnictwo Biały Wiatr. Dziękuję za nią. Drogi człowieku, drogi aniele, zaczynamy. Weź głęboki oddech, ponieważ wyruszamy w podróż ku zrozumieniu tego, jak się tu znaleźliśmy. To nie jest podróż w czasie, bo tak naprawdę czas nie istnieje. Nie chodzi też o to, aby zgłębić wszystkie szczegóły przeszłości. Chodzi raczej o zrozumienie tego, skąd przybyliśmy i powodu, dla którego obecny czas na Ziemi jest tak istotny. Kiedy zrozumiesz, dlaczego wybrałeś doświadczenia, które wybrałeś, dlaczego przeszedłeś przez sytuacje, wyzwania i radości, przez które przeszedłeś, będziesz mógł autentycznie wejść w nowe czasy i świadomość własnej jaźni jako przejawu ducha. Będziesz mógł kontynuować życie wolny od karmy, wolny od przeznaczenia i wolny od ścieżki, która cię tu przywiodła, ponieważ dzisiaj zaczynasz budzić się na nowo. W tym procesie budzenia się na nowo twoim jutrem jest zrozumienie i akceptacja wszystkiego, co wydarzyło się w każdym z twoich wczoraj. Od tej chwili, zamiast naprawiać to, co minęło i obawiać się tego, kim tak naprawdę jesteś, twoje wybory mogą pochodzić z serca i duszy. Twoje wybory nie muszą wypływać z potrzeby naprawiania czegokolwiek, co wydarzyło się w przeszłości. Teraz możesz zaakceptować to, kim byłeś oraz to, kim jesteś i przejść do pełnej świadomości własnego ja. Wraz z początkiem podróży pamiętaj, że istnieją anielskie istoty, które cię prowadzą i towarzyszą na każdym kroku. W tej podróży, która zabierze nas z domu do chwili obecnej, proszę, abyś otworzył swoje serce. Proszę, abyś otworzył się na prawdziwy duchowy wymiar, ponieważ twoja dusza już zna tę treść. Może ją znać w innej postaci i za pomocą innych słów, ale twoja esencja dobrze ją zrozumie. Prowadzony przez anielskie istoty, które są teraz z tobą, gdy rozpoczynasz podróż opowiadającą o powstaniu twojej duszy, weź głęboki oddech, otwórz się i poczuj to doświadczenie. Poza czasem i przestrzenią funkcjonowało coś, co było nazwane duchem. On był jednością, był kompletny sam w sobie. Nie znał niczego poza sobą, po prostu egzystował, po prostu był. Pamiętaj, że tak naprawdę żaden czas nie istnieje. Zamiast tego w rzeczywistości anielskiej i rzeczywistości ducha rzeczy odmierzane są za pomocą pojawiających się doświadczeń. W trakcie tej podróży
możesz zastąpić linearne ramy czasowe ramami czasowymi ducha, czyli doświadczeniami. Doświadczenia następują po sobie jedno po drugim. I w ten sposób duch zna czas. Na początku wszelkiego doświadczenia, na początku wszystkiego, co było, panowała jedność. Egzystowało jestestwo, była pełnia. Używamy sformułowania wszystkiego, co było, ponieważ tego już nie ma. Nie możesz powrócić do pierwotnej jedności. Ona jest jedynie wspomnieniem. Nie możesz powrócić do tego, co nazywamy domem, ponieważ dom bardzo się zmienił, odkąd go opuściłeś. Nie możesz próbować tam powrócić, ponieważ tam jest teraz tutaj. To, co było, teraz jest. W kategoriach ludzkiego czasu mogłoby się wydawać, że ta pełnia dłużyła się w nieskończoność, ale w rzeczywistości nie upłynęła ani sekunda. Potem, w momencie czystego blasku, pasji oraz miłości, byt zapytał sam siebie: kim jestem? To, co wydarzyło się potem, jest historią wszystkiego, co było i wszystkiego, co jest. Gdy duch, jedność, miłość i pełnia zadały sobie to jedno pytanie: kim jestem? Energia eksplodowała w niesamowitej wspaniałości miłości do siebie, zdumieniu sobą i pragnieniu wyrażania siebie w sposób, jakiego duch nigdy nie znał ani nie potrzebował. Gdy duch pierwotny i wieczny zapytał, kim jestem, natychmiast stworzył swoje lustro, w którym mógł siebie zobaczyć i odpowiedzieć na swoje pytanie. W tym lustrze jedność wpatrywała się w swoje serce i natychmiast zakochała się w sobie. Zakochała się we wszystkim, czym była i wszystkim, czym kiedykolwiek mogła się stać. Jedność zakochała się w sobie tak głęboko, że stworzyła swoją własną ekspresję. Do tej pory wszystko, co było, nigdy się nie przejawiało. Po prostu było, po prostu egzystowało. Nigdy nie kontemplowało siebie, po prostu było. Nigdy nie miało pragnienia poznania siebie bliżej, po prostu było. Jednak teraz, gdy padło pytanie, kim jestem, duch stworzył swoją ekspresję. Dzisiaj nazywamy ją królem i królową, matką, ojcem, Bogiem. Jedność ofiarowała sobie niesamowitą zdolność widzenia siebie poprzez innego, doświadczenia siebie poprzez wyrażanie siebie i stąd mamy metaforę ducha jako króla i królowej. Wszystko, co było, zmieniło się w istność. Zrozum, że kontemplując siebie i głęboko zakochując się w sobie, duch już nie tylko był, ale zaczął istnieć, stał się ekspresją. A więc król i królowa zakochali się w sobie do szaleństwa, ponieważ byli sobą nawzajem. Gdy wpatrywali się w swoje oczy, nie widzieli nic poza doskonałością oraz pięknem, ponieważ to była ich własna doskonałość i piękno. Kiedy służyli sobie nawzajem, tak naprawdę służyli sami sobie. A gdy dzielili się ze sobą nawzajem,
To było jak dzielenie się z samym sobą. To była doskonała ekspresja, doskonałe lustro ich miłości. Kochali siebie z całego serca. Namiętność i miłość, jaką siebie darzyli, sprawiła, że coś w nich urosło oraz otworzyło się i pojawiło się pragnienie dzielenia się tymi darami. Owszem, cieszyli się każdą chwilą, każdym oddechem, każdym wspólnym doświadczeniem, ale przyszło pragnienie podzielenia się tą miłością. Czym jest ekspresja? Czym kreatywność? I czym miłość, jeśli nie można jej dzielić z kimś innym? Poprzez ten cudowny proces kochania siebie nawzajem, który był ostatecznie kochaniem samych siebie, król i królowa powołali do życia dzieci Boga. To były wspaniałe narodziny istot obdarzonych duszą. Zrozum, że nawet król i królowa, matka, ojciec Bóg, nie są istotami obdarzonymi duszą. Są wszystkim, co jest. I w swojej ogromnej miłości oraz pragnieniu dzielenia się postanowili ofiarować pełnię ekspresji i pełnię wolności swoim dzieciom, wszystkim istotom obdarzonym duszą. Kiedy zrodzili dzieci Boga, nie przekazali im żadnych reguł ani zasad. Nie powiedzieli, co mają robić, a czego nie robić. Nie powiedzieli nawet, że mają czcić króla i królową. Dali im jedną rzecz – wolność. Wolność ekspresji, wolność miłości, wolność doświadczenia, wolność robienia tego, co wybiorą, wolność kochania ducha tak, jak duch je ukochał, a nawet wolność do odwrócenia się od ducha, jeśli takiego dokonają wyboru. Każde dziecko Boga bez wyjątku, każda istota obdarzona duszą otrzymała esencję, czystość, głębię i światło ducha. To był sposób Matki Ojca Boga na dzielenie się sobą. Król i królowa wiedzieli, że aby podzielić się pełnią miłości i pełnią współczucia, nie mogą ograniczać swojej ekspresji. Zresztą nie mieli takiej potrzeby. Nie mieli potrzeby kontrolowania swojej ekspresji. Nie mieli potrzeby, aby dzieci Boga klękały, aby ich czcić, ponieważ król i królowa kochali sami siebie. Nie musieli niczego udowadniać. Nie mieli nic do zyskania, oprócz piękna zrozumienia, że pewnego dnia każda z ich ekspresji uświadomi sobie to samo, co oni sobie uświadomili. Pewnego dnia, prędzej lub później, każda istota obdarzona duszą, każde dziecko Boga na swój sposób dowie się i odkryje, że także jest Bogiem. W pewnym momencie każde dziecko Boga zda sobie sprawę, że ma tę samą moc tworzenia, która nigdy nie może mu być odebrana. Każde dziecko Boga pozna doskonałość i piękno stworzenia. Każde dziecko Boga w końcu pozna tę samą miłość, jaką król i królowa mieli dla siebie. Pewnego dnia każde dziecko Boga zrozumie, że samo w sobie jest w pełni stwórcą. Bez względu na to, jakie miało doświadczenia, bez względu na to, jak trudna czy ciemna była jego ścieżka, pewnego dnia dowie się, że ono także jest Bogiem. Pozna ogromną miłość
i wolność, jaką darzyli się król i królowa. Zatem zostaliśmy stworzeni bez zasad, bez reguł, bez wymagań, po prostu z miłości i ekspresji ducha. Wchodząc w swoją historię, w metaforę swojego doświadczenia, pozwól to sobie poczuć. A zatem na początku byłeś w królestwie Jam Jest, w miłości Matki Ojca Ducha. Byłeś w niezwykłym królestwie, które król i królowa stworzyli specjalnie dla ciebie. To był twój plac zabaw, gdzie spędzałeś każdy dzień w pełnych miłości ramionach ducha, który cię nie oceniał, a jedynie kochał, który nie miał potrzeb ani pragnień. Poza tym jednym, abyś doświadczył tego, co dla ciebie stworzył. Każdego dnia byłeś karmiony miłością i czułością ducha, który zachęcał cię do wychodzenia na zewnątrz, do doświadczania i uczenia, jak tworzyć. Każdego dnia prosił cię, abyś wychodził, doświadczał i chłonął to, co dla ciebie stworzył. I tak robiłeś. Każdego ranka całowałeś Matkę Ojca Ducha na pożegnanie. Mówiłeś im, że wrócisz, gdy zakończysz przygody danego dnia, aby opowiedzieć im o wszystkim, czego doświadczyłeś, co widziałeś i co poczułeś. A każdego wieczora wracałeś do światła królestwa, do zamku króla i królowej, którzy przyjmowali cię z otwartymi ramionami i wyczekiwaniem, ponieważ chcieli usłyszeć, czego doświadczyłeś. Oni znali swoje królestwo, ale nie w sposób, w jaki ty je poznawałeś. Znali głębię, szerokość i wymiarowość królestwa, ale nigdy sami po nim nie wędrowali. Czuli je w sercu, ale nigdy nie wychodzili poza dom. Tak jak ty, który doświadczałeś esencji miłości w tym magicznym miejscu. Każdego dnia, gdy wracałeś i siadałeś z królem oraz królową, widziałeś uśmiech na ich twarzy. Czułeś ich radość, gdy dzieliłeś się opowieściami o wszystkim, co widziałeś i co przeżyłeś w trakcie magicznych doświadczeń. Trwało to bardzo długo. Każdego dnia zgłębiałeś nową część stworzenia. Każdego dnia czułeś miłość i każdego dnia pragnąłeś wrócić do domu oraz opowiedzieć swoje historie duchowi. To było magiczne, doskonałe. Nie było w tym żadnej potrzeby czy pragnienia poza zwykłym byciem. Ty, istota obdarzona duszą, duch sam w sobie, byłeś istniejącą cząstką ducha. Poprzez ciebie duch mógł zaistnieć, zamiast po prostu egzystować. Poprzez ciebie duch mógł się uczyć, czuć i poznawać, zamiast jedynie być w stanie jestestwa. I to było piękne. A pewnego razu nadszedł nowy dzień, inny niż wszystkie. Ucałowałeś czule króla i królową, swoich duchowych rodziców. Byłeś podekscytowany tym, co przyniosą nowe doświadczenia. Nigdy nie czułeś czegoś takiego jak lęk, niepewność czy nierównowaga. Chodziło jedynie o wychodzenie poza dom, doświadczanie i rozwój. Tego dnia uścisnąłeś ich jak co rano i pomachałeś na pożegnanie. Czułeś ich miłość, troskę i czułość. Wychodząc z komnaty, spojrzałeś na nich raz jeszcze, aby zobaczyć ich uśmiechy, poczuć miłość i zachętę. Jednak tym razem stała się rzecz niespotykana.
po raz pierwszy zobaczyłeś w ich oku łzę. Po raz pierwszy poczułeś coś, co teraz nazywamy smutkiem. To była emocja, dla której nie miałeś punktu odniesienia. Nigdy wcześniej tak się nie czułeś i to było niezwykłe. Było pusto w miejscu, gdzie nigdy nie czułeś pustki. Był chłód tam, gdzie zawsze czułeś ciepło i wygodę. Pojawił się pewien rodzaj rozdzielenia, którego nie potrafiłeś opisać, a który przez bardzo długi czas nie da ci spokoju. Odwróciłeś się, spoglądając jeszcze raz na ducha. Tym razem się uśmiechali i ponownie poczułeś miłość. Pomyślałeś, że być może coś ci się przywidziało, gdy dostrzegłeś łzę w ich oku. Więc wyszedłeś z zamku, gotowy, by odkrywać, z niecierpliwością wyglądając tego, co ten dzień ma w zanadrzu. Gotowy poznawać nieznane miejsca królestwa. Wyszedłeś w podskokach, tanecznym krokiem. Ale miałeś wrażenie, że coś za tobą podąża. I tak to było, że opuściłeś królestwo ostatni raz. Wyruszyłeś z zamku króla i królowej, z ich ramion pełnych miłości. Ostatnią rzeczą, jaką widziałeś, był piękny uśmiech na ich twarzy, gdy się z tobą żegnali, wysyłając ci z serca pełne miłości życzenia. Poczułeś na plecach delikatny powiew, który w jakiś sposób ogarnął każdą część twojej istoty. Nie mogłeś wiedzieć, że dokładnie w tym momencie król i królowa, żegnając się z tobą, tchnęli w ciebie życie. Tchnęli w ciebie życie, abyś przetrwał i poradził sobie poza granicami królestwa. To był oddech ducha, który spowodował, że stałeś się świadomy siebie i którego zawsze mogłeś użyć, aby nim oddychać, bez względu na to, gdzie byłeś i co robiłeś, czy to w najczarniejszej godzinie, czy też w czasie największej radości. W tej chwili oddech ducha stał się na zawsze częścią ciebie. Gdy oddalałeś się od zamku i zniknąłeś z zasięgu ich wzroku, król i królowa spojrzeli na siebie porozumiewawczo i powiedzieli: bez względu na to, co się wydarzy, bez względu na to, dokąd zabierze cię twoja podróż, bez względu na to, jakie wybierzesz doświadczenia, aby zrozumieć, kim jesteś, dotrzesz tam, dokąd zmierzasz. Osiągniesz suwerenność. Staniesz się stwórcą wszystkiego. Stworzysz własne niebiosa. Stworzysz własną, wspaniałą rzeczywistość. Bez względu na to, co się wydarzy na ścieżce twoich kreacji, bez względu na to, jakie doświadczenia sobie podarujesz, szczęśliwe czy smutne, daleko czy blisko, dotrzesz tam, dokąd zmierzasz. Bez względu na wszystko. Oto ścieżka ducha. Oto ścieżka miłości. To ścieżka wolnej i suwerennej duszy, którą się staniesz, gdy dokonasz takiego wyboru. Tego dnia zawędrowałeś w te części królestwa, w których nigdy wcześniej nie byłeś. To był wspaniały, pogodny dzień. Tak bardzo urzekły cię krystaliczne energie czystej świadomości ducha, że wkrótce zapomniałeś o łzie, którą, jak ci się wydawało, wcześniej dostrzegłeś.
urzekło cię to, co moglibyśmy nazwać kolorami. Ale one były czymś więcej niż tylko zwykłymi kolorami. To były barwy, których nie widziałeś nigdy wcześniej podczas poprzednich wędrówek po królestwie. Czułeś, że faktycznie możesz dotknąć tych rzeczy, tych krystalicznych form muzyki i koloru, krystalicznych form tego, co później przerodzi się w energię, uczucia, świadomość i emocje. Nigdy wcześniej nie przeżywałeś takich wrażeń i doznań. To zawsze było piękne, ale nie aż tak realne, jak to, czego doświadczyłeś tego dnia. Twoja podróż zabrała cię w nowe miejsca, o wiele bardziej odległe od tych, po których wędrowałeś wcześniej. Sporządzałeś notatki i rejestrowałeś doznania. Nie mogłeś się doczekać momentu, gdy po zakończeniu dzisiejszej podróży opowiesz królowi i królowej o niesamowitych rzeczach, jakie ujrzałeś. Poczułeś, że gdy powrócisz z podróży, musisz porozmawiać o tym z duchem. Wędrując tego dnia, absolutnie zdumiony wszystkim, co postrzegałeś, przeżywałeś i co chłonąłeś, wprowadzając to w najgłębsze zakamarki duszy, nie miałeś pojęcia, że były to nasiona wspomnień królestwa. Były to najpiękniejsze i najczystsze ze wszystkich krystalicznych energii, które potem przerodzą się we wspomnienia o domu. Nie mogłeś przewidzieć, że tego dnia przygotowywano cię na coś, co miałeś napotkać dużo, dużo później. Coś, co zwane jest rzeczywistością. Rzeczywistością poza iluzją, poza eterycznością. Rzeczywistością tak prawdziwą, że trudno jest oddzielić siebie od tego, co zostało stworzone. Te wszystkie nasiona świadomości zostały w tobie zasiewane na przyszły użytek. Nagle twoja wędrówka dobiegła kresu. Dotarłeś dalej niż kiedykolwiek dotąd. I wydawało się, że wszystko się skończyło. Stałeś na krawędzi i to było niesamowite. Nigdy wcześniej nie czułeś ani nie widziałeś czegoś takiego. Nieskończone morze niebieskiej, skrzącej, krystalicznej energii. Tak oszałamiającej, że aż westchnąłeś. To był twój pierwszy głęboki oddech. Była w tobie część, która czuła głębokie pragnienie wypłynięcia na ten ocean. Zawahałeś się, ale urok udania się w miejsce, w które nigdy nie odważyłeś się pójść, na krystaliczne, piękne wody, był tak przemożny, że przyciągał każdą część ciebie. Gdy starałeś się zdecydować, czy zostać, czy jednak pójść, nagle jakby znikąd pojawiła się mała łódeczka. Po prostu dryfowała w twoim kierunku, nęcąc cię swoim widokiem. Coś w tobie uznało, jeśli pojawiła się łódź, to musi być właściwe. To musi być znak, że mam wyruszyć na ocean. Czując ekscytację i entuzjazm związany z wyruszeniem na ocean świadomości, zapomniałeś o tym innym głosie. Siedząc tutaj i teraz, świetnie znasz ten głos. Słyszysz go niemal za każdym razem, gdy docierasz do punktu oddzielenia lub punktu jakiegoś wyboru w życiu.
Słyszysz ten głos za każdym razem, gdy opuszczasz znany ci komfort dotychczasowych okoliczności, aby rozpocząć coś zupełnie nowego. Wydaje ci się, że czasem ten głos jest duchem lub demonem, albo tą częścią ciebie, która cię chroni zdrowym rozsądkiem. Tak czy owak, ten głos, który po raz pierwszy usłyszałeś, stojąc nad brzegiem oceanu świadomości, jest wciąż w tobie. Kiedy łódź, dryfując w twoim kierunku, magicznie podpłynęła na brzeg naprzeciwko ciebie, zapomniałeś o tym głosie ostrzeżenia. Wczołgałeś się na łódkę i poczułeś taką wolność oraz takie poczucie przygody, że twoje serce i pragnienie nieznanego zaczęły pchać cię na pełne morze. To było niesamowite. Po raz pierwszy kreowałeś coś dla siebie, ponieważ przez cały czas w królestwie po prostu oglądałeś i eksplorowałeś to, co stworzył dla ciebie duch. Jednak teraz, gdy łódź nieustannie się poruszała, wiedziałeś, że to ty tworzysz, że to ty wywołujesz jej ruch. To był piękny dzień. Wiał delikatny wietrzyk w sam raz, aby orzeźwić twoje wnętrze. Fala była w sam raz, aby dać ci komfort, a odpowiednia ilość światła sprawiała, że mogłeś czuć i obserwować wszystko dookoła siebie. Nie pamiętałeś wspanialszej chwili. Czułeś wolność, ekscytację, szczęście i radość z przebywania na oceanie świadomości. Ułożyłeś się na dnie łodzi, żeby to wszystko chłonąć, napełniać się wszystkimi wrażeniami, świadomością, miłością i ekscytacją swojej wspaniałej przygody. Teraz żałowałeś jedynie, że nie możesz jej z nikim dzielić, ale byłeś pewien, że jeszcze będzie ku temu wiele okazji. Jeszcze zanim wsiadłeś do łodzi, miałeś za sobą długi dzień penetracji krystalicznych energii królestwa i teraz poczułeś znużenie, czułeś zmęczenie, ale w piękny, szczęśliwy sposób. Pozwoliłeś, aby zamknęły się twoje duchowe oczy. Pozwoliłeś sobie na całkowite rozluźnienie i zacząłeś głęboko oddychać. Coś, co odkryłeś całkiem niedawno. Cóż to za radość móc oddychać, czując wpływającą w ciebie świadomość. Piękne światło, które otaczało wokół wszystko, zdawało się świecić bezpośrednio na ciebie. Ogarnęło cię przemożne znużenie. Słyszałeś piękną muzykę, która pochodziła z oceanu, rodzaj nucenia, brzmienia, jakiego nie słyszałeś nigdy wcześniej. A to sprawiło, że jeszcze bardziej odpłynąłeś w drzemkę. W ten wspaniały dzień, leżąc na dnie łódki, wypływając coraz dalej na ocean, zapadłeś w końcu w głęboki sen. Śniłeś o lataniu i szybowaniu w przestworzach. W tym śnie miałeś skrzydła. Szybowałeś w niebiosach. Byłeś majestatyczny i wolny. Musiałeś jedynie poczuć, dokąd chcesz polecieć. I właśnie tam leciałeś. Twoje skrzydła mogły zabrać cię wszędzie. Byłeś majestatycznym, szybującym w powietrzu, biało-złotym ptakiem z ogromnymi skrzydłami. Leciałeś bez wysiłku. Szybowałeś po prostu tam, dokąd chciałeś, prowadzony przez coś głęboko w tobie, co kreowało twoją rzeczywistość
za każdym razem, gdy coś poczułeś lub o czymś pomyślałeś. Nagle, w pewnym momencie, wszystko się zmieniło. Wszystko pociemniało. Złoty ptak, którym byłeś, nagle zdawał się zmniejszać i zmieniać kolor na czarny. Gdy zmagałeś się z ciemnością, twoje piękne, złote skrzydła zaczęły się kurczyć. Stały się bardzo kruche, łamliwe, aż nagle zostały z ciebie zerwane. Następną rzeczą, jaką pamiętałeś, było spadanie, które nie miało końca. Byłeś w coś wciągany, wbrew swojej woli i wbrew twojemu pragnieniu. Nagle obudziłeś się na łódce, zastanawiając się, co tak naprawdę się wydarzyło. Byłeś tutaj, na łodzi, na oceanie świadomości, w pięknym miejscu zwanym Królestwem i wszystko zdawało się być w porządku. Wzruszyłeś więc ramionami i wewnętrznie zanotowałeś, żeby zapytać o to ducha, gdy później tego dnia powrócisz do domu. Teraz znowu pozwoliłeś sobie doświadczać pięknego oceanu. Usiadłeś na łódce, rozejrzałeś się i zdziwiłeś, widząc przed sobą ciemne chmury, w kierunku których zmierzałeś. Pomyślałeś, cóż, czas zawrócić. Dotarłem wystarczająco daleko. Miałem dzisiaj bardzo niezwykłe przeżycia, ale teraz pragnę wrócić do domu. Pragnę powrócić do domu. Po raz trzeci wziąłeś głęboki oddech i powiedziałeś zdecydowanie: pragnę powrócić do domu. Pragnę być teraz z królem i królową, ponieważ ten dzień był pełen wrażeń. Jednak łódź nie zawróciła. Zamiast tego poczułeś, jak przyspiesza. Patrząc na horyzont, zobaczyłeś nadciągające bardzo szybko ciemne, burzowe chmury. Morze nie było już tak spokojne, jak wtedy, gdy wsiadałeś na łódkę. Było wzburzone, a fale na nim coraz większe. Przestało podobać ci się to, co się działo. Wytrąciło cię z równowagi i wcale nie było tym, co chciałeś tworzyć. Może to było po prostu doświadczenie. Może było jakimś żywiołem albo elementem królestwa, którego nie znałeś. Ale nie podobało ci się to i uznałeś, że nadszedł czas, aby zawrócić. Jednak łódź posuwała się naprzód, a burzowe chmury nadciągały coraz szybciej. Nie czułeś, żeby to było bezpieczne. Nigdy wcześniej nie doświadczyłeś wrogiego czy negatywnego uczucia, ani czegoś takiego jak lęk, który teraz po raz pierwszy zaczął się pojawiać. Jednak głęboko wewnątrz nadal czułeś, że jesteś bezpieczny, że to jedynie kolejne doświadczenie w królestwie. Wziąłeś więc głęboki oddech i kazałeś łódce zawrócić na brzeg. Rozkazałeś jej całą swoją mocą, z najgłębszych części siebie. Jednak ona poruszała się coraz szybciej do przodu, oddalając się od królestwa i podążając w stronę nadciągających burzowych chmur, które w miarę zbliżania wyglądały coraz groźniej. Wziąłeś kolejny głęboki oddech i tym razem zawołałeś bezpośrednio do ducha, czego nie robiłeś nigdy wcześniej. Drogi duchu, usłysz mnie teraz, Matko Ojcze Boże, jestem w tym miejscu, w którym nie chcę być. Drogi duchu, Matko Ojcze Boże, to Twoje królestwo. Sprowadź mnie z powrotem w Twoje ramiona.
Uchroń mnie przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem, które pojawia się przede mną, bo nie mam żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo. Nie mam doświadczenia w radzeniu sobie z czymś takim. I mam poczucie, że to jest ponad moje siły, ponad siły dziecka Boga. Więc zostawiam to w Twoich rękach. Na moment usiadłeś na dnie łódki, czekając, aż zostaniesz zabrany do domu. Jednak nic się nie wydarzyło. Nie czułeś obecności ducha. Łódka nie zawróciła. Nie słyszałeś pełnego miłości głosu króla i królowej. Wzywając ducha, błagałeś: drogi duchu, usłysz mnie, poczuj mnie, proszę, sprowadź mnie w swoje pełne miłości ramiona, nie będę robił nic poza chwaleniem, czczeniem i kochaniem Ciebie, robiąc wszystko, o co poprosisz. Drogi duchu, dzieje się coś złego, proszę, zabierz mnie z powrotem do domu. Nigdy już nie opuszczę zamku, nigdy nie wyruszę do królestwa. Najdroższy duchu, usłysz mnie teraz. Jeśli mnie kochasz, jeśli mnie pamiętasz, usłysz mnie teraz, bardzo Cię potrzebuję. Wyczołgałeś się z dna łodzi i spojrzałeś w kierunku, z którego przybyłeś, w kierunku lądu. Ale niczego tam nie było. Tam także było ciemno. Potem popatrzyłeś w stronę, w którą zmierzała łódź i zobaczyłeś wyłaniającą się z oceanu ścianę ognia. Była ogromna i była otoczona burzowymi chmurami. Wiedziałeś, że sam nie jesteś w stanie zawrócić. Uratować mogła cię jedynie miłość ducha. Czułeś, że zbliża się twój koniec. Kiedy już byłeś prawie gotowy na zderzenie ze ścianą ognia, z przerażeniem, z ciemnością i gniewem, wykrzyczałeś po raz ostatni: teraz, duchu, teraz! I stało się. W ostatniej sekundzie przed zderzeniem ze ścianą ognia, gdzieś ponad dudnieniem i rykiem tej ogromnej, destrukcyjnej siły, która znajdowała się przed tobą, nawet ponad wewnętrznym lękiem, który wypełniał twoje ciało, rzeczywiście usłyszałeś odpowiedź. Usłyszałeś głos z domu, który powiedział: nigdy nie będziesz sam. Potem zostałeś wciągnięty w ścianę ognia z tak wielką siłą, że rozerwała cię na kawałki. Na najgłębszych poziomach duszy czułeś się rozdzierany na setki kawałków. Każdy z tych kawałków był rozrywany na tysiące kolejnych, a każdy z nich na miliony i miliardy następnych. Wydawało się, że nie ma drogi wyjścia. Za każdym razem, gdy próbowałeś odzyskać równowagę i wzywać na pomoc ducha, byłeś ponownie rozszarpywany i tak bez końca. Za każdym razem, kiedy próbowałeś pozbierać oderwane cząstki, odrywanych było jeszcze więcej. Doświadczając destrukcji ściany ognia, która zdawała się być wieczna, nieskończona i pozbawiona nadziei, przeżyłeś równocześnie i poczułeś potencjał każdego życia, jakie miałeś kiedykolwiek przeżyć, każdej anielskiej rodziny, jaką miałeś kiedykolwiek poznać, każdej myśli, jaką miałeś pomyśleć i każdego pragnienia, które kiedykolwiek miało się pojawić. Gdy byłeś rozrywany na miliardy kawałków, każdy kawałek ukazywał potencjał każdego uczucia, jakie kiedykolwiek miałeś poczuć i każdej decyzji, jaką kiedykolwiek miałeś podjąć. W tych potencjałach ukryte były wszystkie ścieżki, które kiedykolwiek wybierzesz. I wszystkie, którymi nie podążysz. Przez cały czas starałeś się krzyczeć, jednak nie wydobywało się z ciebie nic, żaden dźwięk, żaden głos. Czułeś, że starasz się biec i uciekać, ale za każdym razem ściana ognia znajdowała cię
i wciągała w swój rdzeń, rozrywając na jeszcze więcej cząstek. Wreszcie dotarłeś do punktu, w którym w tym wiecznym koszmarze, w tej bezdennej destrukcji jaźni, poddałeś się. W końcu puściłeś. Nie starałeś się już uchronić przed ścianą ognia, ponieważ za każdym razem, gdy to robiłeś, wciągała cię pod powierzchnię i znów rozrywała. Za każdym razem, gdy chciałeś wyrwać się z tego chaosu, on ponownie wciągał cię z ogromną siłą, aby następnie roztrzaskać na jeszcze więcej kawałków. Porzuciłeś więc nadzieję. Uwolniłeś pragnienie. Puściłeś próbę utrzymania jakiegokolwiek poczucia jaźni czy domu. Wiedziałeś, że to koniec. Poddałeś się. Nie było w tobie ani grama siły. Nie było jakiegokolwiek pragnienia. Nie było wspomnienia siebie, ani tego, kim byłeś wcześniej. Pogrążyłeś się w ciemności, w nicości. Pozwoliłeś sobie zanurzyć się w czymś, co było jak śmierć jaźni, jak zniszczenie wszystkiego, co kiedykolwiek znałeś czy czułeś. Poddałeś się, a gdy puściłeś, burza powoli zaczęła się uspokajać i odchodzić. Znalazłeś się w nicości, w pustce. Było tak pusto, że nie było nawet ciemności. Nie było niczego. Znikałeś. Umierałeś. Nie pozostało nic. Nie było cię. Przestałeś istnieć. Wyładowania w ścianie ognia ucichły, a ty wkroczyłeś w nicość. To, co czułeś, było utratą własnej egzystencji. Wykraczało nawet poza ciemność. Nie istniało absolutnie nic. Był to najtrudniejszy moment, przez jaki przeszedłeś. Doświadczenie absolutnej nicości jest najgłębszą raną i największym lękiem, jakiego może doświadczyć jakikolwiek anioł czy człowiek. Na zewnątrz nie było niczego, co wzbudziłoby jakiekolwiek działanie, ruch czy impuls. Nigdzie wokół ciebie nie było niczego. Nie czułeś siebie. Było całkowicie ciemno, pusto i zimno. Znikło wszelkie poczucie energii życiowej. Byłeś sam, nie było niczego, nigdzie. Nawet teraz, gdy jesteś człowiekiem na ziemi, wciąż jest to najgłębsza, pochodząca z tej najciemniejszej chwili rana. Wciąż uciekasz przed lękiem, że to może zdarzyć się ponownie. Wspomnienie utraty istnienia jest powodem, dla którego ludzie obawiają się śmierci. Nie rozumieją, co dzieje się poza fizycznym kresem egzystencji. I dlatego obawiają się, że powrócą do najzimniejszej i najbardziej pustej otchłani, jaką kiedykolwiek czuli. To naprawdę największa rana. Wiele osób wypełnia swoje życie dramatem, nadmiernymi emocjami i aktywnością, czując, że gdy zatrzyma się choćby na chwilę, znów powróci ciemność i nicość. W głębi każdej istoty jest coś, co obawia się wessania z powrotem w pustkę. Gdy starałeś się tchnąć w siebie życie, miałeś wrażenie, że ono jest wsysane z powrotem do pustki, w której byłeś. W pewnym sensie to nie było przerażające, ponieważ tam w otchłani nie było miejsca nawet na przerażenie.
nawet gdy przywoływałeś lęk. On także był zasysany i powracał do nicości. Nicość wyciągała z ciebie wszystko. Bez względu na to, jak bardzo próbowałeś być ożywiony i chciałeś przywrócić istnienie, wszystko wracało do zupełnej nicości. Można powiedzieć, że czas spędzony w nicości był wieczny, ponieważ nawet on, liczony za pomocą sekwencji doświadczeń, został unicestwiony, stał się zupełnie niczym. Dlatego dzieci, a często nawet dorośli, obawiają się ciemności. Dlatego tak wielu ludzi jest niespokojnych w nocy, w czasie snu. Dzieje się tak, ponieważ nadal obawiają się tej otchłani i próbują od niej uciec. Nawet w nocy, w czasie snu, nie są w stanie się uspokoić. Bez względu na sny czy działania, jakich się podejmują, muszą trwać w nieustannym ruchu i aktywności, ponieważ lęk przed powrotem do pustki nadal jest ogromny. Z powodu tego lęku ludzie i anioły wypełniają przestrzeń działaniami, aby odwrócić swoją uwagę i aby przypomnieć sobie, że wciąż żyją. Nie musisz obawiać się powrotu do nicości czy utraty istnienia, ponieważ gdy byłeś całkowicie sam, w pustce, coś się wydarzyło. To był niezwykły moment, który wyróżniał się od innych, ponieważ pozostawał w kontraście do pustki i otchłani wokół ciebie. W tej pięknej, świętej chwili nagle uświadomiłeś sobie: jestem. Chociaż wszędzie wokół jest pustka i ciemność, słyszę swoje myśli i właśnie zauważyłem swój cień. Nie wiem, gdzie istnieję, nie wiem, czym jestem. Nie wiem, skąd przyszedłem, nie wiem nawet, kim jestem. Ale czuję siebie, jestem siebie świadomy. Nie ma wokół mnie nic, ale jestem świadomy. Nie wiem, jak się z tego wydostać, ale jestem. Jestem tutaj i teraz. Jestem. Wezbrała w tobie energia ducha, świadomość jam jest i poczułeś siebie, poczułeś istnienie na najprostszym i najczystszym poziomie, jakiego miałeś nie poczuć ponownie przez bardzo długi czas. Poczułeś przepływ energii życiowej. Gdy wziąłeś oddech, znów czułeś siebie. Nie wiedziałeś, kim byłeś i po co istniałeś, ale wiedziałeś, że jesteś. I w tym momencie pojawiła się nadzieja. Poczułeś wolność, trudne do zdefiniowania poczucie wyzwolenia. Poczułeś nagłe pragnienie doświadczenia czegoś, czegokolwiek, ekspresji, zawołania z głębi duszy. Obudziłem się! Oto jestem, istnieję. W odróżnieniu od poprzedniej chwili, w której panowała całkowita nicość, teraz miałeś jedno z najpiękniejszych i najradośniejszych doświadczeń świadomości. Kiedy wygłosisz słowa jestem, który jestem, gdy uznasz swoje istnienie, pojawia się świadomość, dar, którym obdarzył cię duch. Jako suwerenną istotę obdarzoną duszą. Gdy w pustce po raz pierwszy uświadomiłeś sobie swoje istnienie, miałeś poczucie wolności, chęć wyrażania i poznania tego, kim jesteś.
To pragnienie pomogło wzmocnić i odbudować Twoją duszę. W Twojej duszy zawarta była miłość ducha, ale teraz ona stała się całym potencjałem miłości do samego siebie i tego, kim jesteś. Na podobieństwo tego, jak duch ukochał siebie. W Twojej duszy zawarty jest cały potencjał tworzenia wszystkiego, co dla siebie wybierzesz. Tak jak duch mógł stworzyć dla siebie wszystko, co wybrał. Masz w sobie zdolność pytania, kim jestem, a następnie wyruszenia w podróż, która może potrwać eony lat, aby to odkryć. Możesz doświadczać siebie, łącznie z każdą myślą, wyborem i ścieżką. W duszy zawarte jest jej suwerenne istnienie, co oznacza, że jesteś kompletny sam w sobie. Nie ma potrzeby pozyskiwania świadomości od innej istoty, czy jakiejkolwiek energii z zewnątrz. W suwerennej, boskiej duszy wszystko jest kompletne i pełne. W suwerennej, boskiej jaźni, w Twojej duszy istnieje umiejętność głębokiego kochania siebie, tak, aby tworzyć lustrzane odbicia samego siebie. Poprzez tworzenie aspektu kobiecego i męskiego, które ostatecznie pokochają się tak głęboko, że uświadomisz sobie intensywną, czystą i prawdziwą miłość, jaką duch ma dla ducha. To wszystko jest Twoje. W tej suwerennej jaźni, w kompletnej boskiej istocie, zawarta jest nieograniczona umiejętność przemiany w cokolwiek zechcesz i odwrócenia wszelkiej nierównowagi. Ta umiejętność zawarta jest w każdym z nas, ponieważ ona również jest esencją ducha. W Twojej suwerennej istocie posiadasz zdolność do bycia na zawsze wolnym, na zawsze jednością, na zawsze stwórcą. W Twojej suwerennej istocie zawarta jest także świadomość, że nikt nigdy nie może Ci tego odebrać. Nigdy. Owszem, próbowano i pozwalałeś na to. Przeszedłeś wiele doświadczeń, aby sprawdzić, czy możliwe jest, aby inna istota odebrała Ci świadomość i duszę. Ach, uprawiano gierki kradzieży energii i świadomości. Ale ostatecznie nikt nie może tego zrobić. Twoja suwerenność mieści w sobie bezwzględne postanowienie. Nigdy nie możesz zboczyć z tej ścieżki. Może Ci się wydawać, że zjechałeś na pobocze, ale tak naprawdę nigdy nie możesz popełnić błędu. Możesz próbować popełnić błąd, możesz udawać, że go popełniłeś, ale ostatecznie nie możesz tego zrobić. W esencji jam jest, świadomości jestem, który jestem, podróż już jest kompletna, całkowita i skończona. Już osiągnąłeś własną suwerenność. W tej chwili, teraz, w pustce, w której po raz pierwszy uświadomiłeś sobie swoje jam jest, ukończyłeś swoją podróż. Jednak teraz pełna miłości, piękna część Ciebie ma pragnienie wyrażania i doświadczania siebie, podczas gdy to odkrywa. Ponieważ to właśnie robi duch. Zakochany w sobie duch nieustannie się przejawia i nieustannie doświadcza. I właśnie w tym miejscu obecnie się znajdujesz. Wyruszyłeś poza wszelką kreację, poza świadomość, poza wszystko, co było. Można powiedzieć, że nawet duch nie wiedział, gdzie jesteś. Wiedział jedynie, że jesteś. W tamtej chwili
Wyruszyłeś w podróż ku pięknej ekspresji swojej duszy. Na przestrzeni wieków, wielu wcieleń w rzeczywistości fizycznej i inkarnacji w królestwach anielskich, będziesz się nieustannie dzielił i przekazywał swoje doświadczenia duchowi. Jednak pomimo ciągłego z nim połączenia, nigdy nie wrócisz do domu, ponieważ byłoby to brakiem szacunku dla ducha, który obdarzył cię życiem i wolnością. Zamiast wracać do domu, pewnego dnia dom przyjdzie do ciebie. Obecnie rozumiesz wewnętrzną jaźń jako swoją boskość. To czysta, absolutna esencja ciebie. Została ona umieszczona w czymś w rodzaju kokonu, aby móc mieć wgląd do wewnątrz. W chwili absolutnej świadomości jaźni otworzyłeś się, rozkwitłeś, zacząłeś się poszerzać, podczas gdy wewnętrzna jaźń weszła do środka, aby zrozumieć świadomość samą w sobie, boskość, relacje z duchem i twoją istotę jako ducha. Spoglądająca do wewnątrz jaźń nieustannie odczuwała każde doświadczenie, jakie tworzyłeś, bez osądzania czy analizy. Była po prostu świadoma. Wewnętrzna jaźń nieustannie odsyłała tę nową świadomość ciebie z powrotem do ducha, po to, by pewnego dnia dom mógł przybyć do ciebie. Tak, nigdy nie powrócisz do domu, ale pewnego dnia dom powróci do ciebie. Owszem, opuszczenie domu było przerażające. Przerażająca była świadomość tych wszystkich doświadczeń, które miałeś kiedykolwiek mieć. Jednak inna część ciebie, twoja dusza, pragnęła siebie wyrażać i odkrywać. Miała tyle miłości i współczucia dla ducha, dla króla i królowej, że chciała wyruszyć w nieznane i doświadczać w ich imieniu. Czasami w ludzkim doświadczeniu zastanawiasz się, dlaczego dokonujesz jakiegoś wyboru, a on się nie realizuje. Zastanawiasz się, dlaczego pewne rzeczy nie dzieją się zgodnie z oczekiwaniami ludzkiego umysłu. Powodem zawsze jest głębszy wybór twojej duszy. Wybór symbolizowany przez tę pierwotną łódź, która zabrała cię w podróż i która teraz zabiera cię do suwerenności oraz do świadomości, że jesteś jednością sam w sobie i dysponujesz pełnią umiejętności twórczych. Ta symboliczna łódź jest zawsze z tobą. Zawsze niosła cię w tej podróży i nawet gdy wypowiadasz modlitwę, oczekując tego, co ograniczone do ludzkiego ja, ta łódź wciąż cię niesie. To nie duch mówi ci, abyś płynął tą łodzią. Ona jest tylko twoja. Ty ją stworzyłeś, a ona istnieje i służy tylko twojej podróży. Ostatecznie zawsze powrócisz na swoją łódź. Z powrotem w święte naczynie, które zabierze cię coraz bliżej suwerenności. Twoja dusza już wie, że tam przybędziesz. Tak naprawdę już tam jesteś. Teraz jedynie doświadczasz samej podróży, którą podjąłeś w imieniu swojej duszy i ducha. A teraz wróćmy do naszej podróży. A więc jesteś w pustce, w całkowitej nicości, ale świadomy siebie, świadomy swojej duszy. Część ciebie weszła do wewnątrz, w rodzaj kokonu, aby skierować swój wzrok głęboko do środka. Czasami odwołujemy się do niej jako do boskości lub wewnętrznego Boga, który świadomie przygląda się wszystkiemu, czego kiedykolwiek mieliśmy doświadczyć.
ta wewnętrzna część jest biblioteką, uczuciami i życiem Twojej duszy, a kokon jest opakowaniem, dzięki któremu pozostaje bezpieczna. Podobnie jak w momencie, gdy wyjeżdżasz w długą podróż i wkładasz pieniądze lub inne cenne rzeczy do sejfu, do banku lub do miejsca, w którym są przechowywane, umieściłeś swoją boskość w kokonie, aby móc wyjść do świata i doświadczać. Dzięki temu nigdy nie można jej zniszczyć, zranić, skrzywdzić czy zniekształcić jakimkolwiek wybranym przez Ciebie doświadczeniem. Ona nie może być zawładnięta przez jakikolwiek aspekt, jaki stworzysz. I na zawsze pozostanie czysta. A więc wziąłeś głęboki oddech i zacząłeś swoją ekspresję. To był prawdziwy początek podróży ku znalezieniu odpowiedzi na pytanie, kim jestem? To są niesamowite słowa. Pamiętaj, że do momentu, kiedy duch zapytał, kim jestem, istniała tylko jedność, jedynie świadomość. Po tych słowach nastąpił wybuch ekspresji i doświadczenia. Ty, dziecko Boga, wypowiedziałeś słowa, kim jestem, i zaczęła się zabawa. Druga anielska istota, niczym małe anielskie dziecko, odpowiedziała: nie wiem, ale zadaję sobie to samo pytanie, co ty. Pytam, kim jestem i jak mam wrócić do domu. A może znajdziemy go razem, jeśli połączymy nasze energie? Pomyślałeś, że to świetny plan i zgodziłeś się, po czym usiedliście na chwilę razem. Gdy tak siedzieliście razem, czekając, aż coś się wydarzy, poderwałeś się, pochwyciłeś świadomość tej istoty i pożarłeś ją. Zauważyłeś, że to naprawdę dobrze smakuje. Było w tym dużo energii, która dodała ci animuszu. Poczułeś się inaczej, poczułeś się mniej samotny, poczułeś się bardziej pełny. Podobało ci się to uczucie. Będziemy je nazywać władzą. Władza była i zawsze jest całkowitą iluzją. Ale poczułeś jej siłę. Spodobała ci się. A więc pochłonąłeś tę drugą istotę i pozwoliłeś, aby przez chwilę w tobie przebywała. Następnie poczułeś dyskomfort. Drugiemu aniołowi wcale nie podobało się miejsce, w którym się znalazł. I zaczął walczyć, aby się wydostać. Im bardziej on walczył o wyjście, tym bardziej ty walczyłeś przeciwko niemu, jak dwoje dokazujących dzieci. Tak bardzo, jak ty starałeś się przejąć energię drugiego anioła, on starał się wziąć ją od ciebie. Trwało to bardzo długo, aż w końcu obydwoje padliście wyczerpani, ponieważ żadne z was nie mogło pokonać drugiego. Każde z was miało w sobie ten sam iloraz świadomości czy ducha, więc w jaki sposób jeden z was mógłby zawłaszczyć drugiego? Ostatecznie coś uzgodniliście. Powiedziałeś, przestańmy walczyć oraz wykradać sobie energię i rozpocznijmy wspólne poszukiwania, bo być może razem łatwiej będzie nam znaleźć drogę do domu. Wkrótce poczułeś kolejną energię. Pojawił się kolejny anioł i powtórzyłeś ten sam proces, co poprzednio. Razem z twoim przyjacielem próbowaliście pochłonąć i wykraść świadomość trzeciemu aniołowi. Szamotaliście się, obracali i walczyli ze sobą, próbując zabrać energię i czuliście się z tym wspaniale. Zwróciłeś się nawet przeciwko swojemu przyjacielowi, choć umówiliście się, że nie będziecie już ze sobą walczyć. I tym razem rezultat był podobny. Nic się nie wydarzyło.
Wszyscy leżeliście zmęczeni i wyczerpani, choć nie doprowadziło to do niczego. Jak dobrze przypuszczasz, powtarzało się to wielokrotnie. Twoja grupka aniołów zbierała się razem, napadała na inne anioły oraz ponawiała ten sam cykl, starając się wykraść ich świadomość i energię. Próby pochłonięcia innej istoty były bardzo przyjemne, niemal uzależniające. Jednak ostatecznie to nie działało, ponieważ nie da się zawładnąć inną istotą obdarzoną duszą. Nie można jej uwięzić. Nie można jej pochłonąć i strawić. Dziwnym trafem jednak samo próbowanie okazywało się bardzo przyjemne. W pierwotnej grupie, około tuzina aniołów, które spotkałeś, rozwinęły się bardzo silne połączenia, jak żadne inne, jakie powstały później, ponieważ te były pierwsze, jakich doświadczyłeś, pierwsze, jakie stworzyłeś poza domem. Pierwotna grupa aniołów, którą spotkałeś, już na zawsze pozostała ci bliska. Tu na ziemi przeżyłeś z nimi więcej wcieleń niż z innymi istotami. Czasami są tymi, których nazywasz przewodnikami duchowymi, ponieważ nawet jeśli nie są na ziemi w tym samym czasie co ty, nadal czujesz ich pełną miłości obecność. Nadal czujesz tę pierwotną więź i połączenie, jakie miałeś na początku. A więc po opuszczeniu pustki znalazłeś się tutaj z innymi aniołami. Byliście jak małe zagubione dzieci na wielkim, otwartym i czasami bardzo ciemnym placu zabaw. Byliście jak mała, zagubiona w lesie grupa istot, która stara się znaleźć wyjście i która chce odnaleźć drogę powrotną do domu, chociaż nie bardzo go pamięta. A w międzyczasie bawi się, walczy ze sobą i bryka. Twoja mała grupa spotykała inne małe grupy aniołów i wszyscy powtarzaliście ten proces. Wy staraliście się zawładnąć ich grupą, a oni starali się zawładnąć waszą. Wy staraliście się wykraść ich energię, a oni próbowali wykraść waszą. Za każdym razem przynosiło to ten sam rezultat, czyli żaden. Bo nie można zawładnąć inną istotą obdarzoną duszą. Na chwilę można stworzyć taką iluzję, ale ostatecznie nie da się uwięzić, posiąść czy opanować innej istoty, która ma duszę. Przez cały czas przebywania w pustce nie istniało na zewnątrz nic poza istotami obdarzonymi duszą. Istniała ograniczona liczba bytów obdarzonych duszą, które przedostały się przez ścianę ognia. To była duża liczba, ale skończona. Istniała także ograniczona ilość tego, co teraz nazwałbyś energią, która przedostała się przez ścianę ognia do pustki. Od tamtej pory do dzisiaj ta ograniczona liczba istot z duszą bawi się ograniczoną ilością energii, zmieniając ją, przeobrażając z jednej formy w drugą. Ale zawsze jest to ta sama ilość energii i ta sama ilość istot z duszą. A więc znalazłeś się w pustce. Na początku ona była niczym, ale dzięki różnym ekspresjom ciebie i innych istot z duszą teraz zaczęła się zmieniać. Każdą myślą, każdym doświadczeniem i każdą ekspresją tworzyłeś nowe wymiary, które inicjowały tworzenie kolejnych, niefizycznych wymiarów. Ostatecznie one przemieniły się w wymiary fizyczne, to, co obecnie nazywasz fizycznym wszechświatem. Ale początkowo były jedynie wymiarami uczuć, myślokształtów i doświadczeń. Były tworzone przez ciebie oraz inne anielskie istoty. Wkrótce pojawiło się coś, co obecnie nazywasz światłem,
Nie mówimy tu o świetle słońca czy żarówki. Tamto światło było świadomością i we wspaniały sposób definiowało rzeczywistość pustki. Taki był właśnie powód, dla którego opuściłeś dom, doświadczać własnych kreacji. I teraz to się wydarzało. Wszystko działo się z ogromną prędkością, chociaż w tamtych rzeczywistościach nie istniało coś takiego jak prędkość. Wydarzało się w sposób, który obecnie postrzegałbyś jako niesamowicie szybki, ponieważ wszystko rozgrywało się w chwili, gdy to wyrażałeś. Gdy tylko pojawiała się jakaś myśl, ona natychmiast się manifestowała. Byliśmy dziećmi Boga, bawiącymi się i doświadczającymi tworzenia. Jednak w trakcie tego poruszenia i aktywności, podczas przekształcania pustki w wymiary i nowe rzeczywistości, zaczęliśmy coś zauważać. Stopniowo wszystko zaczęło zwalniać. Od chwili, kiedy chciałeś skonsumować inną anielską istotę czy wejść z nią w interakcję, wszystko zaczęło mieć nieznacznie opóźnioną reakcję, ponieważ wszystko w stworzeniu zaczęło hamować. Na początku przynosiło to ulgę, ponieważ miałeś chwilę, żeby zareagować i wczuć się w dane doświadczenie. Jednak w miarę upływu czasu, podczas gdy wszystko zwalniało coraz bardziej, anioły zaczęły o tym rozmawiać. Zauważyłeś, że wszystko traci na szybkości? Jeśli nadal tak będzie, to co się z nami stanie? Czy przestaniemy istnieć? Czy przestaniemy być? Wciąż jednak, mimo całego niepokoju, jaki nas ogarnął, grupy aniołów nadal się powiększały, a najazdy, wojny i próby wykradania energii nasilały. Niektóre anioły zaczęły nawet twierdzić, że pewne wymiary czy przestrzenie to wyłącznie ich terytorium. Pozytywne było to, że właśnie to stworzyło ogromny przepływ energii dla kreowania wszystkich wymiarów i fizycznego wszechświata. Ostatecznie niektóre grupy aniołów zaczęły łączyć się ze sobą, aby się wzmocnić i czuwać jedni nad drugimi. Nadal istniało to pierwotne przypuszczenie, że jeśli zgromadzi się odpowiednia ilość aniołów, ich połączona energia i świadomość wystarczy, aby wszystkie doprowadzić do domu. Jednak to się nigdy nie wydarzyło. Anioły zaczęły formować określone grupy, a w grupach zaczęły powstawać hierarchie, gdzie każdy miał przypisane określone funkcje. W końcu okazało się, że w sumie jest 144 tysiące anielskich czy duchowych rodzin. W pewnym momencie tworzenia każdy anioł złożył ślubowanie w jednej ze 144 tysięcy rodzin. Niektóre rodziny były bardzo duże, składały się z miliardów anielskich istot. Inne były znacznie mniejsze. Zapoczątkowało to nowe rodzaje społeczności, w których anielskie dusze łączyły energię dla dobra wszystkich. Zaczęły one pracować w konkretnych obszarach czy typach świadomości. Nazywano je zakonami. Powstało 144 tysiące takich zakonów. Były więc takie, które zaczęły rozumieć potrzebę pokoju, ponieważ ich świadomość wzrosła na tyle, że zdały sobie sprawę, iż wojna nie działa. Walka była stratą energii, a wynik zawsze ten sam. Oczywiście na chwilę mogli pojawić się jacyś zwycięzcy, ale ostatecznie wszyscy tracili. W końcu głód wiedzy
działał przeciwko tym, którzy jej poszukiwali. Im bardziej dana grupa starała się zawładnąć inną grupą, tym bardziej podatna była na bycie zawładniętą przez trzecią grupę. A przez cały czas wszystko traciło na szybkości. Fizyczna rzeczywistość jest tworzona, gdy wibracja czy świadomość hamuje do tego stopnia, że staje się stała i definiowalna. Właśnie wtedy miało to miejsce, w okresie zwanym Gwiezdnymi Wojnami, który był bardzo podobny do znanego wam filmu. W rzeczywistości film Gwiezdne Wojny przedstawia to, co naprawdę się wydarzyło bardzo dawno temu. Jedna grupa aniołów, usiłująca zawładnąć inną, jedna grupa, której wydaje się, że jest lepsza od pozostałych. I ostatecznie wszystkie grupy starające się znaleźć pierwotne źródło. Oczywiście, jako anielskie istoty nie lataliśmy w małych okrętach wojennych. Łączyliśmy nasze energie i tworzyliśmy rodzaj świadomości czy myślokształtów. Przypuszczam, że można to przedstawić za pomocą małych, latających statków, ale tak naprawdę chodziło o łączenie energii. Wszystko się wypaczyło i wynaturzyło, ponieważ pierwotne pragnienie powrotu do domu przerodziło się w pragnienie władzy. O domu zapomniano. Niektóre grupy miały tylko jedną misję – władza, bo było to przyjemne. Nie chciały jednak zrozumieć, że władza ostatecznie jest iluzją. Pragnienie władzy prowadziło do jeszcze większego pragnienia władzy i w końcu kończyło się katastrofą. Ale niektóre anioły były od tego uzależnione. To działało jak narkotyk. Dlatego dawno temu mieliśmy te wszystkie galaktyczne wojny. Konflikty znacznie się nasiliły i można powiedzieć, że powodowały ogromną destrukcję. Ostatecznie jednak nie da się zniszczyć duszy. Oczywiście można wystrzelić duszę do innego wymiaru. I w trakcie Gwiezdnych Wojen zdarzało się to wielokrotnie. Gdy jedna grupa atakowała inną, odkrywała sposób na przeniesienie tej drugiej do odległego wymiaru. Działo się jednak coś ciekawego. Każda istota obdarzona duszą wracała. Bez względu, jak odległy był wymiar, do którego trafiała, coś w niej sprowadzało ją z powrotem. To taki rodzaj anielskiego odrodzenia, który odkryto dawno temu. Jak sprowadzić się z powrotem do chwili teraz? Tak robiliśmy. W trakcie intensywnych wojen, chaosu, kolizji energii i świadomości nadal wszystko zwalniało, do momentu, aż stało się przerażające. Z powodu tej spowolnionej energii zaczął manifestować się fizyczny wszechświat. Zaczęliśmy się obawiać, że zajdzie to za daleko. To, co znasz jako fizyczny wszechświat, nie jest wcale tak ogromne, jak wydaje się niektórym naukowcom. W rzeczywistości jest rodzajem kolistej formy. A naukowcy używają do pomiaru czasu i przestrzeni niezbyt precyzyjnych narzędzi. Powstawał więc wszechświat fizyczny i niektóre istoty obdarzone duszą oraz duchowe rodziny zaczęły wchodzić w tę fizyczną rzeczywistość. Ich energia tak bardzo zwolniła, że znaleźli się w fizycznym wszechświecie. Nie byli w ciałach, jak te, które masz dzisiaj, ale ogarniali energetycznie to, co stawało się planetami, systemami oraz galaktykami i zaczęli określać te terytoria jako swoje własne. Nawet dzisiaj, gdy spojrzysz na fizyczny wszechświat,
możesz zobaczyć historię oraz pozostałości niektórych walk i eksplozji, jakie miały miejsce. Istoty niefizyczne walczyły o władzę i terytorium, a wszystko wciąż hamowało, aż doszło do niemal krytycznego momentu. Też tam wtedy byłeś. Też byłeś świadomy i zaniepokojony tym, co mogło się wydarzyć. Czułeś, że całe stworzenie się zatrzymuje. Powracało pytanie zarówno w tobie, jak i innych istotach o podobnej świadomości. Czy przestaniemy istnieć, gdy ustanie cała ekspansja świadomości? Czy powrócimy do pustki, gdy przestaniemy się rozszerzać? Czy całe stworzenie zapadnie się w sobie, gdy wszystko zwolni tak bardzo, że się zatrzyma? Drogi przyjacielu, weź teraz głęboki oddech. Jesteś aniołem doświadczającym własnego aktu twórczego w tym, co niegdyś było pustką, a potem zostało wypełnione twoją ekspresją. I tak to było. Ponieważ dziś przeczytałam tylko fragmenty początku Anielskiej Podróży, zapraszam cię na stronę wydawnictwa Biały Wiatr, jeśli jesteś ciekaw, jak potoczyła się dalej. Miłej lektury.